Nikt to chyba nie uwierzy. Zostałem pocięty, odebrano mi wszystko. Na pewno będę nową wersją samego siebie, nie? W ogóle mi krew nie dopływa do rąk. Borykam się z poważną kontuzją. Mam pretensje do siebie, dlatego że się zapowietrzyłem, wait. 2 miesiące nie mogłem ćwiczyć przez ciśnienie wewnątrzczaszkowe. To bardziej przypominało pływanie niż ciosy. Naprawdę zacznę trenować, bo do tej pory sobie olewałem. Tlenu tylko brakowało. Zerwałem 33% mięśnia dwugłowego. To chyba tłumaczy wszystko, nie? Powietrze. Właśnie mi się skończyło. Amadeuszu, co poszło nie tak? Po prostu straciłem tlen. Co mogę jeszcze dodać? No tyle, wrócę silniejszy. Obiecuję, że tym razem nie zlekceważę przeciwnika i się przygotuję, bo przez tą porażkę naprawdę zacznę trenować, bo do tej pory sobie olewałem. I obiecuję wam, że wrócę dużo, dużo silniejszy i nową wersję mnie zobaczycie. No cóż, no trenowałem tak naprawdę 3 tygodnie. Borykam się z poważną kontuzją, dlatego tak naprawdę się nie przygotowywałem do tej walki w ogóle praktycznie. To na pewno sprawi, że w końcu zacznę to traktować na poważnie i zacznę trenować, ale tak naprawdę na pierwszej sesji treningowej od razu się ta kontuzja odkleiła. Na Polaka się przygotuję na pewno ile do czerwca. Mam tam 3 miesiące, także zobaczcie nową wersję. Obiecuję, że to mnie mega zmotywuje do tego, żeby w końcu wziąć to na poważnie. No i sobie myślałem wtedy, że no, ja się nie przygotowywałem, więc mi to na rękę, bo nie mam jakiejś żelaznej kontuzji. Kondycji. Takie cepy jak walisz widziałem w podstawowce. No jasne, zabieram się do treningu. Obiecuję przy 6000 ludzi, które są teraz, że pierwszy raz w życiu będę trenował sporty walki. Zobaczymy, co się wtedy ze mną stanie. Na pewno będę nową wersją samego siebie, nie? I nie zmienia się nic, wszyscy! No i decyzją sędziów wygrał Adrian Polak-Polański. Co to oznacza dla ciebie i dla twojej przyszłości w Fame MMA? Faktycznie... Faktycznie wygrał tak samo jak i swoją poprzednią walkę. Polecam co galę wymieniać sędziów. Nie, drodzy państwo. I bardzo teraz widzę, targają tobą emocje, ale powiedzmy sobie szczerze, obaj daliście z siebie wszystko. Czy w tym momencie... Walka była dość wyrównana, ale druga i trzecia runda była na moją korzyść. To, że ma większą rzeszę fanów, ja wiem, czuję w głębi, że wygrałem. Dziękuję wszystkim, co mnie wspierali. Dla fanów mogę powiedzieć tylko tyle, że wrócę 100 razy silniejszy. Także nie mogę się czuć przegranym, skoro tej walki nie przegrałem. A to, że sędziowie wskazali na niego, to chyba mi psikusa takiego zrobili. Powiedz mi, czemu ty tak czasami walisz cepami zupełnie bez przygotowania, kompletnie nietechnicznymi? Bo większość walki właśnie zaczęliśmy cię chwalić, że idzie tak fajnie wydaje, technicznie. To się tak wydaje, nie? Długo ćwiczyłeś? Ile godzin dziennie? Wiesz co, ciężko stwierdzić, bo tam tych walk się nie przygotowywałem w żadnym klubie. Patryk, twoje zdrówko i co? Wrócę silniejszy. Byłem pod każdym względem lepszy. Tam tej techniki się trochę ludzie mogą czepiać. I nie zmienia się nic, wszyscy! Zwycięzcą przez dyskwalifikację po nielegalnym kopnięciu w parterze Adrian Polak! Czy zgadzasz się z tą dyskwalifikacją? Bo widziałem, że miałeś bardzo duże obiekcje. Nikt to chyba nie uwierzy, bo wyszedłem na pełnym luzie. Walczyłem ze złamaną czaszką w 3 miejscach. Policja złamała mi czaszkę. Ukryłem to przed federacją. 2 miesiące nie mogłem ćwiczyć przez ciśnienie wewnątrzczaszkowe. A propos złamań, o co chodzi z tą czaszką? No mam złamaną w 3 miejscach. Stary, ja miałem 15 dni, wiesz co ja miałem dzisiaj w głowie? Do narożnika tylko mówiłem jedno. Jak przyjdzie mi kryzys, krzyczcie mi tylko o mojej córce. Bez względu na to, co się będzie działo, ja będę walczył do śmierci. Ja taki jestem, musisz mnie zabić, żeby mnie pokonać. I nie zmienia się nic, wszyscy! Co się stało? Bardzo chciałeś K1, byłeś przekonany, że wygrasz. Co się wydarzyło z twojej perspektywy? Wiesz co? No co? Wiesz co? No nie chciałem tak się przyznawać przed tą waleczką. Wiadomo, że nie trenowałem. Jak zawsze, zresztą dole. Ale wrócę silniejszy. Co się stało twoim zdaniem? Co się stało? Nie trenowałem, brakowało tlenu. Tlenu tylko brakowało. Brakowało po prostu tlenu i... Zły jesteś na narożnik, że tak się tak, stało? Tak, powiedziałem, że ojcu po walce, że jestem na ciebie zły, że mnie oszukali, że wygrałem pierwszą.
jestem zły, bo mogłoby to inaczej wyglądać. Powiem ci, że zamieszanie było duże przed tą walką, bo założyli mi rękawice. Bezpośrednio przed, bo bez rozgrzewki wyszedłem, bo był problem. I za małe bo były, mnie, tak? Nie, federacja zmuszała mnie wyjść. Wymóg był taki, żebym wyszedł w tych rękawicach, a ja założyłem łapy całe czerwone. Artur Gwóźdź, trener Szeligi, spojrzał. Mówi, człowieku, ściągnijcie mu to, takie coś zrobił. W ogóle mi krew nie dopływa do rąk, może dlatego nie pracowały. Chyba czas skończyć. To jest odpowiedni moment, bo jak mam tak nie trenować ciągle... Co będziesz robił, jak nie będziesz walczył? Beku, ja mogę robić wszystko. I nie zmienia się nic, wszyscy! Kurwa, gdyby nie to, że widziałem tam moją córkę, to bym nie dał rady. Ale przepraszam, powiem coś, co przewidzę. Pójdę teraz na badania, nie mogę tego powiedzieć wprost. I będę miał złamaną rękę, jedną i drugą. Mogę wam przewidzieć, które kości. Sami zrozumcie. Nie trenowałem, wiem. Przestań się żalić! Nie żalę się, ale muszę o tym wspomnieć. Nie trenowałem. To będzie trzeci raz to samo, ale kupisz od razu. Pomiędzy wójtem a plebanem stara wojna wiecznie trwa. Co ty sądzisz o werdykcie? Czy myślałeś, że wygrałeś, zanim został ogłoszony? I zobaczycie za 6 tygodni pierwszą walkę w historii MMA No Limit, gdzie będzie prawdziwa rzeź na śmierć i życie. Zapowiedzieliśmy tutaj dużo więcej i chuja żeśmy zrobili. I powiem tak, uważam, że wygrałem pierwszą i trzecią rundę, a mam pretensje do siebie, dlatego że się zapowietrzyłem. Wait. Nie wiem, nie słyszałem, jak mi krzyknęli minuta w trzeciej rundzie, ale spoko. Byłem kontuzjowany za 6 tygodni, zobaczycie, największy rozpierdol w historii Fame MMA. Obejrzałem tą walkę i tak, knockdownu po ciosie mi nie zaliczyli, trzecia runda też dla mnie, także mordeczki, wygraliśmy tą walkę. I nie zmienia się nic, wszyscy! Tak całkiem szczerze, knockout, super, ale ta pierwsza akcja, stary, to bardziej przypominało pływanie niż ciosy. Amadeusz miał kontuzję. Stopy, nogi, jak to wyglądało? Stopy, nie chcę nic mówić o kontuzji za bardzo. Niech sobie wiedzą, była to poważna kontuzja. Tym razem wyszedłem z kontuzją, okej, wtedy też wyszedłem. Coś ty masz, kurde, ten z tymi stopami, co? Tu nie, ręce, nie, tu... Nie chce mi się... No dobrze, ale ręce to co? Tu dostałem maczetą. Ty, ale nie, ale chodzi mi ten połamane wcześniej. Stopy? Zostałem pocięty, odebrano mi wszystko i dostałem drugą szansę, bo mnie najlepsi lekarze w Polsce poskładali. I teraz, drogie friki, macie przejebane, bo do tej pory tylko melanżowałem. Gdy teraz będę kontynuował swoje treningi, zobaczycie, pod koniec następnego roku pas Fame'a będzie wisiał na moich biodrach. Wspomnijcie moje słowa. I nie zmienia się nic, wszyscy! Słuchaj, kiedy ty wrócisz do pełnych obrotów u trenera Mirka, bo ja wiem, że teraz rzadko bywałeś przez kontuzję. Powiem ci szczerze, że do tej walki nie robiłem w ogóle ani zapasów, ani parteru. Z prostej przyczyny miałem kontuzję, której niestety nie doleczyłem. I nie zmienia się nic, wszyscy! Zaznaczam, pytałeś mnie przed walką, czy będę zwalał na kontuzję. Otóż nie, przegrałem przez to, że sędzia przerwał. Upadłem na ziemię, ponieważ ja w Tajlandii miałem wypadek na skuterze, na skutek którego zerwałem 33% mięśnia dwugłowego. I nie przegrałem przez tą kontuzję, zaznaczam. Przegrałem przez to, że sędzia przerwał. Ale jeżeli chodzi o zakończenie, mogę ci powiedzieć, jak to wyglądało z perspektywy naszej, ale nie będziesz zadowolony. No dobrze, to powiedz. Wiesz co, tam był moment, kiedy on cię uderzał i ty w pewnym momencie już bez gardy po prostu położyłeś głowę na ziemi, tak, i ją zasłoniłeś. W tej samej sekundzie on powiedział, sędzia, przysięgam ci na wszystko, teraz możesz to cofnąć i zobaczyć. Amadeusz, broń się, więc z tej pozycji się odwróciłem, żeby kurwa, to jest wtedy jak pies idziesz do tyłu. Ale nie przegrałem przez tą nogę, tylko przez decyzję przez przerwanie sędziego. I nie zmienia się nic, wszyscy! Bo chyba jest taki niedosyt lekki, nie? Że się nie udało z tą drugą walką. Jakby to była moja gala, jak ja bym tu rządził, to bym powiedział tak. I tak go pierdolę, wpuśćcie mnie do klatki. Doszedłem bardzo szybko do siebie, zresztą co widać było, jak wszedłem do oktagonu, nie mam jakiegoś oddechu, żadnego. A ja tutaj tą drugą walkę chciałem zrobić charytatywnie, nie pozwoliło mi na to zdrowie. Niech się cieszy, że mnie nie dopuścili, bo uwierz mi, że po tej pierwszej walce, po wojnie z Kacprem, to jego bym zjadł na deser. No. Ja jestem najlepszym frikiem w historii, dajcie mi
dwa miesiące, to zrobię tak dojebany tlen. I nie zmienia się nic, wszyscy. Czy ty masz pretensje do sędziów punktowych? Jedynie co to czuję niesmak, że skoro nic się nie działo w parterze, to powinien być stand-up. Z tego co ja pamiętam, to on uderzał cię cały czas na korpus i mieszał na głowę, uderzał na korpus i tych ciosów było sporo, bo jak komentowaliśmy, to mówiliśmy właśnie, że tańcula mądrze to robi, żeby sędzia nie mógł tego podnieść. Wziąłem waleczkę na zastępstwo, no okazało się, że anginę ciężką miałem, ale później było tak około 10 dni do waleczki. Wiadomo, że w ostatnim tygodniu się nie trenuję, no także to było około tygodnia przygotowań. A Mateusz, w ogóle widać, że emocje w tobie siedzą, bo jak mówisz, to się normalnie jeszcze cały trzęsiesz. No, słuchaj, ja dopiero wyszedłem z klatki, jeszcze oddech nie ustabilizowałem. I nie zmienia się nic, wszyscy! Przede wszystkim pełen szacunek dla rywala. Obsrałeś się, ha, ha, ha. No, obsrałem trochę tą bitwę niestety. Albo stety, bo bardzo się cieszę, że nie wziąłem w niej udziału. Jeśli ktoś uciekał, to ewentualnie uciekał Koro przede mną w ringu. Pełen szacunek dla rywala. I nie zmienia się nic, wszyscy! Przypominam, że po pierwszym kopie w jaja ja zacząłem walczyć, pomimo że odebrało mi to całkowicie chęć do walki, całkowicie do mówienia, no nie będę robił wstydu, wygram ją podczas walki. I nie zmienia się nic, wszyscy! To czemu sędziowie zadecydowali, że to wiewiór wygrał? Jestem bardzo zły na federację. Dlaczego? Bardzo zły. Wiesz co? Idę do walki, nie? Wchodzę po schodach i nagle dostaję skurczu, takiego, że muszę usiąść. No. I przy samym sprawdzaniu sędziego znowu ścisnęła się łydka. No i sędzia powinien sprawdzić, czy jestem chyba zdolny do walki i tak dalej. No i on mi mówi, wejdź walcz ze skurczem. Przez pół walki walczyłem z tym skurczem. To chyba tłumaczy wszystko, nie? I nie zmienia się nic, wszyscy! Ty musisz mnie zabić, żeby mnie pokonać. Listen, I know about this fight only one month ago. Times low time ago, no small time ago, I broke my hamstring. So I feel that hamstring very well on the ring. Amadeuszu, co poszło nie tak? Po prostu straciłem tlen. Bo nie mam jakiejś żelaznej kontuzji. Kondycji, no.